Cześć, witam Was w podcaście Droga do Pracy. Nazywam się Adam. Będę dzisiaj sam, ponieważ Marcina nie ma ze mną. Rozmawiałem z Marcinem, co ciekawego ostatnio Was, moich słuchaczy, Ciebie, moich słuchaczy, zainteresowało. Otóż okazuje się, że dosyć dużą uwagę zwracasz uwagę na otaczający nas świat i wydarzenia, które dzieją się w Górach Wysokich. Góry Wysokie, takie miejsce, które przyciąga wszystkich. Nasi na K2, nasi na Lęga Parbat. Temat, który ostatnimi czasy mocno się przewija w związku z tym, że doszło do wielu ciekawych wydarzeń. Mówię celowo ciekawych, bo będziemy je rozpatrywali i z punktu widzenia biznesowego, ale też z takiego zwykłego ludzkiego punktu widzenia. Marcin pytał się mnie, czy jestem w stanie opowiedzieć o tym temacie, ponieważ nie wie, jakie mam doświadczenie dokładnie górskie, czy to jest temat, który mogę rozpatrywać tylko w kontekście gościa, który widział rysy przez lornetkę, czy może bardziej gościa, który te rysy zdobył w różnych trudnych warunkach. Faktem jest, że z górami jestem związany od dzieciństwa. Moje pierwsze wyjazdy z mamą to gdzieś tam Błatnia, Czantoria, te rejony. Potem Tatry, Ural, Alpy. W Himalajach nigdy nie byłem, w Alpach wzbiłem się najwyżej na 4,5 tysiąca metrów, była to droga wspinaczkowa na Dent de Janta. Sporo wspinałem się w Tatrach, teraz jestem bardzo aktywny na ściance, więc temat gór wysokich jest mi mniej więcej znany. Mówię tutaj pod tym kątem, że jest mniej więcej znany, bo powyżej pewnej wysokości jest strefa śmierci i ludzie troszeczkę inaczej reagują, a jestem w stanie sobie pewne rzeczy tylko wyobrazić. Natomiast zjawiska, o których się pisze w internecie czy w książkach bardziej, są zjawiskami, których doświadczyłem. Jeżeli widzę informacje o tym, że dziewczyna francuska, którą z Nangi znieśli czy zeszła, miała majaki, no to muszę Wam powiedzieć, że swego czasu brałem udział w zawodach na orientację. Moja najdłuższa trasa to było 26 godzin non-stop. No i po 20 paru godzinach widziałem takiego świerszcza, który na trampolinie sobie skakał i grał. No było to na tyle realne, że uwierzyłem w ten widok i byłem zdziwiony, co on tutaj obok mnie robi. Więc pewne zjawiska związane z wyczerpaniem są zjawiskami powszechnymi, a że jest inna dyscyplina, no to troszeczkę inaczej to tak naprawdę można opisywać. Nie tak dawno nasi podnieśli klęskę na Nandze. Bielecki stracił tam rodzinę. W górach ludzie giną i tutaj sobie to o tym powiedzmy, jest to, nie jest to jakiś ewenement. Jeżeli zobaczycie statystykę, to nie wiem, 3/4, 1/4, 25% osób, które się w tamten rejon wybiera, to ginie. Nie mówi się o tragediach, które się wydarzają pomiędzy. O ludziach, którzy stracili nogi, stracili ręce, mają odmrożone policzki, tego typu rzeczy nie są powszechnie znane. Troszkę komercjalizacja tego sportu spowodowała, że każdy się tam pcha, jest to, no co, ja nie dam rady, stać mnie pójść na basen, no to stać mnie też pojechać w Alpy czy w Góry Wysokie. Często jest tak, że przypadkowo osoby się tam znajdują, które mają pieniądze, chcą coś zrobić, no i potem o tragedię wcale nie jest bardzo trudno. Okej, ale systematyzując pewne rzeczy. Nagrywam sam. Marcin powiedział, że sobie świetnie dam radę. Przysłał mi pytania od Was i parę pytań sobie sam zanotowałem. Nie będę pytań czytał, tylko będę od razu na nie odpowiadał. Mówimy o tym, bo wiele komentarzy jest na ten temat w internecie. Na ten temat się dużo pisze, dużo się słyszy. Są to zrywki, informacje, ale nie ma tak naprawdę jakieś tam podsumowania, dlaczego to jest temat ważny, czy on będzie się dalej przewijał. Oczywiście dalej się będzie przewijał, dalej ludzie będą tam jeździli, dalej ludzie będą ginęli, a dziennikarze, czy portale społecznościowe, czy hejterzy w internecie będą wypisywali sporo bzdur na ten temat. Czy jest to bohaterstwo, czy głupota, to na ten temat nie chcę się wypowiadać, bo to są opinie. Bardziej bym się chciał skupić na faktach. Czy ktoś jest bohaterem, że wszedł na górę, czy jest szaleńcem? No to tak naprawdę można powiedzieć, że tak jak w biznesie, każdy kij ma dwa końce. Jeżeli ktoś wszedł na górę i zszedł, no to jest bohaterem. Jeżeli wszedł na górę i nie zszedł, no to jest ofiara, jest porażka i to jest to spamiętywane. Swego czasu Orlen mocno inwestował w marketing sportowy, ale po dwóch dużych wtopach, powiem kolokwialnie, przestał inwestować w te sporty, no bo na rajdzie Paryż-Dakar ktoś wygrał, ale ktoś też zginął. Wyprawa zakończyła się połowicznym sukcesem, bo dwie osoby weszły, a dwie zginęły. Komisja Narodowa powołana do spraw wypadków alpejskich czy himalajskich rozstrzygała, co on w takich warunkach powinien robić. To mnie bardzo zastanowiło, ponieważ ludzie byli w tych warunkach i wiedzą, że realizm myślenia jest w tym momencie troszeczkę zaburzony. To trochę tak jak z wypadkiem samochodowym. Jak już się stanie, no to każdy mówi, a mogłem zrobić to inaczej. Ale było tu i teraz.
Ale zacznijmy może od tego, jak to wygląda na samym początku, bo to ma wymiar bardzo mocno biznesowy. Aby pojechać w Alpy, w Himalaje, w góry, trzeba mieć pomysł. No, pomysł, wiecie jak to jest z pomysłami, nie? Siedzi sobie trzech gości albo dwóch, mówi, pojedźmy w Alpy, pojedźmy w Tatry, pojedźmy, nie wiem, na Ural. No, też go ludzie mają pomysł, pojedźmy w Himalaje. No, o ile wyjazd w Tatry to jest, nie wiem, wzięcie karty kredytowej, butów i wejście do samochodu, pojechanie dalej. Wyjazd w Alpy kiedyś był mocno skomplikowany, bo trzeba było mieć samochód, trzeba było mieć paszporty. Teraz tak naprawdę to jest 10 godzin jazdy do Chamonix, czy gdzieś tam w rejon Lezóż, czy bliższe rejony, więc to nie jest jakaś tam odległość. Kiedyś wracałem 10 godzin z Francji samochodem z Alp, więc to nie jest jakieś tam wyzwanie. No tyle wyjazd w Himalaje jest o tyle bardziej skomplikowany, bo trzeba mieć przede wszystkim pozwolenie. Pomijam aspekty techniczne, rezerwacje lotów, koszty tych lotów. Trzeba mieć pozwolenie na wejście na taką górę. No i fajnie mieć jakieś przygotowanie górskie, żeby się w tamte rejony wybrać. Baza jest na poziomie 5000 metrów, więc na tym poziomie już część osób czuwa skutki choroby wysokościowej. Choroba wysokościowa to zespół objawów, które towarzyszą ludziom w warunkach nienaturalnych. Żyjemy na wysokości 1000, max 2000 metrów. Kiedy jesteśmy wyżej, organizm się musi przystosować. Głównie ma to związek z przenoszeniem tlenu i tego typu procesami. Ja się generalnie na tym nie znam, znaczy jestem biernym użytkownikiem choroby wysokościowej. W książce jest napisane, że pierwsze objawy są od tam 3000 metrów i ja książkowo tą chorobę wysokościową przechodzę. Dlatego w Alpach jest mi ostatnio bardzo mocno trudno, ale też mam prawo wypowiadać się na temat, co się dzieje w górach wysokich przy chorobie wysokościowej, bo powiem o swoich doświadczeniach związanych właśnie z tą chorobą wysokościową i tym, co mnie tam spotkało. Jak jest pomysł, no to musi być plan. Kupujemy pozwolenie, rezerwujemy loty, dobieramy ekipę, szukamy sponsora. Pieniądze teraz można zebrać, ekipę teraz można zebrać, więc jakby te rzeczy są mniej problematyczne, mniej trudne do zrobienia. Trzeba mieć po prostu plan, który po kolei realizujemy. Mówię tutaj o planie dojścia do bazy, bo to jest w miarę proste. Co się może przydarzyć po drodze? No to co każdemu podróżnikowi. Mogą was okraść, samoloty się mogą pospóźniać i wiele innych rzeczy, o których tutaj nie chciałbym rozmawiać, ale są to rzeczy, które można ogarnąć przy pomocy telefonu komórkowego i trochę sprawnego tłumacza. Język warto znać, natomiast nie jest to konieczne w wielu wypadkach. Kiedyś przyjaciel mi opowiadał o takiej sytuacji. Miał firmę w Mysłowicach na Śląsku i był zdziwiony, jak dwóch Tajwańczyków do niego przyleciało, kompletnie nie znając europejskiego języka. No kilka przelotów, kilka przełączeń się na inne samoloty. Nie wiem, no dla mnie to było abstrakcyjne, natomiast chłopaki sobie poradzili. Ja mało latam, więc jakby wiem tylko ze słyszenia, że niektóre połączenia lotnicze są mocno skomplikowane i trzeba metrem się przedostać z miejsca na miejsce. Jak już jesteśmy pod szczytem, czyli w bazie powiedzmy, no to trzeba mieć jakiś plan. Kiedyś Polacy zdobywali tę metodę oblężniczą, czyli zakładali pancerne obozy. Potem pojawiła się metoda alpejska, czyli od podstawy ściany idziesz do góry. Wilicki był znany, którego pozdrawiam stąd serdecznie, bo ponieważ parę razy spotkaliśmy się w górach. Wilicki był znany z metody alpejskiej, wstawał, wszedł do góry, wchodził i schodził. No trwało to tam 20 parę godzin. Natomiast trzeba mieć pancerną aklimatyzację i pancerne doświadczenie i wielkie, naprawdę wielkie jaja, żeby coś takiego samemu zrobić. Krzysiek, szacun dla Ciebie. No, nasi generalnie spinają się po obozach w ostatnim czasie, więc zakłada się pierwszy obóz, zakłada się drugi obóz, zakłada się trzeci obóz, zakłada się czwarty obóz, potem następuje atak szczytowy. Między tymi obozami jest plan aklimatyzacji, czyli mówi się, że wspinaj się wysoko, śpi nisko. Czyli zakładam, że startujemy z 5000 metrów, wchodzimy na 6,5, śpimy na 6. Śpimy na 6, wracamy do bazy. Odpoczywamy, wchodzimy do obozu pierwszego, zakładamy drugi obóz, wspinamy się trochę wyżej, schodzimy do drugiego obozu, śpimy tam, schodzimy na dół. No i tak wygląda, to jest taka trochę mozolna, taka mrówcza praca. No trwa to jakiś tam czas, więc możecie sobie wyobrazić, jak w pracy jesteście i robicie pewną rzecz po kolei, mozolnie i jeszcze raz. W większości ludzi na tych górach jest kilkanaście razy, więc jakby znają ten proces bardzo dobrze, natomiast on jest mocno męczący i mocno męczący, bo tak to powiedzmy. No więc siedzą sobie w tym obozie którymś tam, no i jakiś tam plan mają, kiedy wchodzimy, kiedy wychodzimy. Tutaj nie powiedziałem jeszcze o jednym aspekcie, którym jest pogoda. To nie jest tak, że sobie wejdziesz na Google'a, wygooglujesz pogoda na K2,
wyjdzie ci, że masz 2 tygodnie słońca i się wspinasz, tylko tam okno pogodowe trwa 1 dzień, 2 dni. No dosłownie takie okno pogodowe. Więc 3 dni wspinaczki, żeby uszczelić takie okno pogodowe. I żeby była jasność, okno pogodowe to jest takie, że jest słońce, coś widać, a nie ma zamieci śnieżnej, nie ma wichury, nie ma opadów. Prędkości wiatrów tam są, nie wiem, 80, 90, 100 km. Temperatura jest minus 30, 40 stopni. Więc to nie jest tak. Ja teraz siedzę sobie u siebie w domu, patrzę za okno, jest piękna, piękna pogoda, słońce, to cisza, spokój, wiatr nie wieje. Nie, to nie jest okno pogodowe, o którym oni mówią. Tam warunki są bardzo zawsze trudne, bardzo mocno skomplikowane. Tam cały czas jest walka o życie. Pamiętajcie, że oni są w śpiworach, mają ubrania pichowe, śpią w śpiworach puchowych, mają specjalne buty. To nie jest lekki polarek, który sobie kupicie w sklepie North Face'a, nie wiem, Mamuta czy gdzieś tam. Tam ubranie jest specjalistyczne. Tak jak Nurek ma ubranie specjalistyczne, tak samo oni mają ubranie specjalistyczne, choć tylko wspinają się tak naprawdę w góry. Mówię tutaj o planie, bo plan jest taką kluczową rzeczą, bo jeżeli ten plan realizujemy i trzymamy się tego planu, to można powiedzieć, że w większości wypadków odniesiemy sukces. Porażkę ludzie odnoszą wtedy, kiedy nie stosują się do planu. No i teraz chciałbym dalej biznesowo potoczyć ten temat. Skąd te porażki? Pewnie większość z Was widziała taki film Everest, który, nie wiem, 2 czy 3 lata temu wszedł na ekrany kin. Jest to film oparty na faktach. Na tych faktach też prowadzi się szkolenia z budowania zespołów, z pracy zespołowej. Każdy zespół reaguje inaczej. Natomiast okazuje się, że główną przyczyną tragedii była tylko i wyłącznie jedna rzecz. Otóż oni byli w pewnym miejscu o godzinie 13 czy 14, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, ale była pewna godzina deadline, po której nie można iść na szczyt, tylko trzeba zawrócić. Jest to związane z tym, żeby zejść do obozu. To jest trochę tak, jak jedziecie samochodem i zapala wam się rezerwa. Wiecie, że na rezerwie możecie przejechać, strzelam, 100 km. No i co wtedy robicie? No, rozsądny człowiek zjeżdża do pierwszej napotkanej stacji. Nierozsądny szuka, nie wiem, drugiej stacji, czy jedzie dalej, czy jedzie na całość, zobaczymy, co się dzieje. No, ileś tam osób, między innymi jeden z moich znajomych, wzywa pomoc drogową. No i to jest właśnie taka sytuacja, którą mamy w górach, tak? Jeżeli plan mówi o tym, że jest godzina deadline i zawracamy, no to zawracamy, żeby zejść w dół cało i zdrowo. I to jest dla Was chyba jasne i oczywiste. I to było w przypadku Everestu, i to było w przypadku ostatnio Nangi. Oni tam popełnili inny błąd. Z tego, co czytałem, za szybko weszli do góry. Czyli nie chcieli się dłużej aklimatyzować, za duży odcinek chcieli pokonać naraz. Co się wiąże z tym, że porównam tutaj to do jazdy samochodem. Jeżeli jedziecie i zapali Wam się rezerwa, jedziecie 100 na godzinę, no to auto spala, strzelam 5 litrów na 100. Czyli teoretycznie możecie przejechać 100 km. Prosto jak budowa cepa. Natomiast jak będziecie stali w korku, no to paliwo gdzieś tam się będzie paliło. Ale jeżeli zapali Wam się rezerwa, a Wy dociśniecie gaz i będziecie jechali 200 na godzinę, no to paliwo skończy się wcześniej. No i tak jest właśnie w górach wysokich. Jak przyciśniecie za bardzo, jak za dużo energii z siebie dacie, no to spalicie się wcześniej, wystarczy Wam energii, żeby dojść na górę, no ale z powrotem już niestety będzie gorzej. Statystyka jest bezlitosna i mówi o tym, że większość wypadków zdarza się przy powrocie. Jest to bardziej związane z psychologią, bo odnieśliśmy sukces, no i następuje takie rozprężenie. Tak, piłkarze strzeli bramkę, wow, prowadzimy 1-0, no to teraz już jest okej, nie? Teraz mamy mecz już w kieszeni, prowadzimy 2-0, prowadzimy 3-0. No okazuje się, że wiele meczy z 2-0 kończy się 3-2 dla przeciwnika. Więc posiadanie planu nie gwarantuje sukcesu, ale jego przestrzeganie powoduje, że jest większa możliwość osiągnięcia tego, że wyprawa odniesie sukces. Także nieprzestrzeganie tego planu było łatwo widać w ostatnich wynikach. Otóż czemu ja się wypowiadam? Otóż byłem parę razy w Alpach, ale większe problemy miałem ja w Tatrach. Miałem partnera, który nagle siadł i zaczął mu ręce drętwieć. Zaczęło mu je skręcać, tak naprawdę nie wiadomo, co było. Już sobie wyobrażałem, jak będę musiał jego żonie powiedzieć, że został pod rysami. No, do tej pory pamiętam, nie wiedziałem, co mam tak naprawdę zrobić. Okazało się, że zapiął za mocno kaski, odcięło mu dopływ tlenu do jakiejś tętnicy i stąd ten paraliż. Po rozpięcie kasku spowodowało, że problem zniknął. Takie doświadczenie, na przykład jak ktoś komuś jest słabo, to warto mu rozpiąć wszystko, co ma pod szyją.
Drugi taki krytyczny moment miałem, jak spałem na 4000 metrów, dostałem choroby wysokościowe, kompletnie nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Chłopaki mnie sprowadzali, robiłem 10 kroków i odpoczywałem. Robiłem 10 kroków i odpoczywałem. Robiłem 10 kroków i odpoczywałem. I naprawdę było mi wszystko jedno, chciałem, żeby mnie tam naprawdę zostawili, a oni mnie ciągnęli. Więc rozumiem to, że partner cię ściąga, to jest w jakiś sposób naturalne, natomiast ta druga osoba też musi mieć jakąś tam fizyczną możliwość. Trzecią sytuację miałem taką, że byłem na najdłuższym lodowcu świata, już wiedziałem, że za 2 godziny z niego zejdziemy i będziemy bezpieczni, po czym w pewnym momencie jeden z kolegów, bo byliśmy w paru, zerwał sobie mięsień w łydce. Mógł chodzić bardzo wolno, ale nie mógł przeskakiwać szczelin. No więc ten lodowiec musieliśmy pokonać tak naprawdę omijając wszystkie szczeliny i uwierzcie, da się to zrobić. Zajmuje to mega dużo czasu, da się to zrobić. Jeżeli nie wierzycie, to zobaczcie film oparty na faktach Zostawić Joe. Fajna publikacja, mało znana, natomiast dotyka właśnie problemów partnera, dotyka problemów zostawienia kogoś w górach, co zrobić, jak to odbierać, jak to te dwie osoby odbierają. Zostawić Joe, polecam film. Wiele komentarzy mówiło o tym, że dziewczyna ma luki w pamięci i jej relacja nie jest do końca spójna, do końca pewna. Ja mówię tak, napisz mi, co robiłeś 3 dni temu dokładnie, ale minuta po minucie. No to jeżeli, inaczej, z biznesowego doświadczenia powiem wam tak, jeżeli ktoś dokładnie jest w stanie powiedzieć, co robił danego dnia, to najczęściej kłamie, bo się tego nauczył. Są nawet takie badania, że jak ktoś potrafi powiedzieć, co się zadziało tego dnia, no to po prostu kłamie i ma to nauczone od początku do końca. Nie da się wszystkiego zapamiętać, także to, że ona ma luki, to jest dla mnie jak najbardziej... Znaczy, mnie to generalnie w ogóle nie zdziwiło. Ten chłopak, który zginął, była informacja o tym, że on był kiedyś heroinistą i że był uzależniony. No ja wam powiem tak, góry to jest jakieś uzależnienie. I sam jestem w jakiś sposób uzależniony od tych gór. Jestem z nimi związany od samego początku swojego życia niemalże, bo pamiętam jakby od mały, jak byłem, jak jeździłem w góry. Jest to dla mnie mega frajda, mega wyzwanie. Byłem kilkadziesiąt razy w sytuacjach mocno trudnych, mocno ekstremalnych, ponieważ się wspinam. No i więcej odwagi trzeba mieć, żeby podjąć decyzję o odwrocie, niż pójście do góry. To jest może skomplikowane, natomiast ja mówię, że trzeba zamknąć projekt, kiedy widać, że jego realizacja nie ma szansy, a nie brnąć w niego do końca. No bo do końca, tak jak to Linda powiedział, będę do końca swojego bądź jej, mówił Nowej Rzeczpospolitej. Także czy to było bohaterstwo, że oni weszli na szczyt, czy głupota, no to decyzja należy do was. Mówi się też o tym, że ci goście, którzy ich uratowali, to są bohaterowie. Ja patrzę na to w ten sposób. No, zrobili coś, równie dobrze mogło się zamienić w kolejną tragedię, bo takie przypadki też historia zna, że ratujący giną. Każdy podejmuje własne decyzje. W strefie śmierci, bo tak się o niej mówi, życie toczy się zupełnie innym tokiem. Jeżeli tam nie byłeś, to tak naprawdę nie masz bladego pojęcia, co się dzieje. Powiem wam tylko tyle, że zostawienie partnera w górach to jest najcięższa decyzja, którą człowiek może podjąć w jakimkolwiek czasie. Jest to decyzja brzemienna, a prawdziwi bohaterowie zostają na dole, bo muszą z tym żyć. Matki, żony, kochanki to są te osoby, które muszą się pogodzić z tragedią, która się wydarzyła tam na górze, partner został, a ona została z całym brzemieniem i z całym ciężarem. W internecie wiele rzeczy się mówi o bohaterach czy o nieudacznikach, natomiast ci, którzy zostali na dole, to oni są tymi bohaterami, bo większość tych ludzi zginęła, nie wiem, czy chwale, czy niepotrzebnie. To jest decyzja moralna, którą oceniam, której ocenę pozostawiam wam. Dzięki wielkie za ten odcinek, na pewno jeszcze wrócimy do tego tematu. Pozdrawiam cię, Martin, z tego miejsca. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!